pryncypia. Tak mówią, tak można by streścić istotę tego, co mówią eurodeputowani, niektórzy politycy PiSu też. Więc może debata to tak naprawdę nie była debata o tym, czy w Polsce podważa się pozycję Trybunału Konstytucyjnego, czy w Polsce źle funkcjonują media publiczne, czy w Polsce niesłusznie wycina się drzewa w Puszczy Białowieskiej, tylko o tym, że większość Parlamentu Europejskiego chce coś narzucić partii, która jest w tym parlamencie w mniejszości. To jest taka retoryka PiSu. Oczywiście ten wymiar polityczny tej debaty polega na czymś innym. To znaczy, że on polega na tym, że sojusznikami PiSu w tej chwili są brytyjscy konserwatyści, których, jak wiadomo, są na wylocie, w związku z czym nikt ich już bardzo poważnie nie traktuje, plus partie na prawo, partie antyeuropejskie, populistyczne, autorytarne, których tym mniej ktoś poważniej traktuje, w związku z czym, dlatego ja mówię, dwa razy chyba powiedziałem, że ta rezolucja, której projekt został opublikowany, pewnie zostanie przyjęta w tym kształcie, dlatego że po prostu większość partii tych głównych sił w Parlamencie Europejskim jest zdeterminowana, żeby bronić tych europejskich wartości zapisanych w traktatach i żeby wykorzystać istniejące sposoby nacisku na państwa członkowskie, w tym przypadku na polski rząd, żeby wyegzekwować przestrzeganie tego, do czego się my jako Polska zobowiązaliśmy, wstępując do Unii i później podpisując kolejne porozumienia, czy w tym przypadku traktat z Lizbony, bo to na jego podstawie toczy się to postępowanie Komisji Europejskiej, na które powołuje się ta rezolucja. Zacznijmy od tego, uporządkujmy kilka rzeczy. Po pierwsze, w Polsce nadal odbywa się sądowa kontrola prawa, tak? Sądy funkcjonują. Druga rzecz, postępowanie, które w tej chwili Komisja prowadzi, odbywa się na podstawie konkluzji Rady, tak? Było ustalone w ramach Gentleman's Agreement, że ta procedura, która się w tej chwili toczy, czy dialogu, nigdy nie zostanie po pierwsze użyta i ona funkcjonuje na podstawie dokumentu politycznego. Dopiero po zakończeniu tej procedury wkraczamy na etap procedury prawnej, traktatowej, tak? To jest trzecia rzecz, jeśli chodzi o media publiczne. Naprawdę, litości. Spójrzmy, w jaki sposób wygląda nadzór i kontrola mediów publicznych w Niemczech, w której zasiadają premierzy, wiceministrowie, ministrowie, zarówno w radach nadzorczych, w radach, które decydują o treści programów. I jakoś od czasów Adenauera to funkcjonuje. Znaczy, ja bym bardzo chciał, żebyśmy zachowali pewną miarę też w ocenie tego. Znaczy, jak ja cały czas słyszę o tym, że o wartościach i praworządności, znaczy, cały czas jednak wychodzę na ulicę i mam wrażenie, znaczy, że Polska zmieniła się, tak, ale znaczy, że nagle nie znaleźliśmy się na Białorusi. A kiedy, naprawdę, tak, to myślę, że to jest dalekie. Białoruś nie jest tak daleko od Polski. Żebyśmy naprawdę trochę pamiętali o tym, że jakie są realia tego wszystkiego. Tak, ważna rzecz, którą powiedział profesor Legutko, bo w teorię suwerenności i PiSu w te dyskusje nie będę się wdawał, bo ja czytałem o innych teoriach suwerenności przez te wszystkie lata, więc nie do końca się znam na tym. Ale tak, profesor Ludwik ma rację, że ta procedura, która się toczy wobec Polski, jest bezprawna w tym sensie, że jest była pewnym ustaleniem, tak, w konkluzjach. I cała rzecz polega na tym, żebyśmy się zastanowili, czy rzeczywiście uruchomienie tej procedury wobec Polski w takim momencie nie ma efektu dezintegracyjnego. Niezależnie dla Polski czy dla Unii Europejskiej? Dla całej Unii Europejskiej. I niezależnie od tego, jak będziemy oceniać ten spór wokół Trybunału Konstytucyjnego, to naprawdę Unia jest w tej chwili w bardzo trudnym momencie i nie sądzę, żeby państwa, które nawet wprost nie wspierają Polski, były zainteresowane uruchomieniem takiej procedury, o której konsekwencjach politycznych nie jesteśmy w stanie je przewidzieć. Profesor Legutko mówił, nawet trochę chyba żartując delikatnie, z eurodeputowanych,
o tym, że tak nagłe zainteresowanie eurodeputowanych wycinaniem drzew w puszczy i populacją, utrzymaniem populacji kornika drukarza jest czymś niesłychanym i że gdyby nie okoliczności polityczne, to nigdy takiego zainteresowania by nie było. Nie, no oczywiście nie jest niesłychanym procesem, no bo to też nie wiem, dlatego że w Parlamencie Europejskim takie rzeczy zdarzają na porządku dziennym, znaczy to jest typowe dla tego typu rezolucji. Zresztą uważam, że ta sprawa w Parlamencie Europejskim wyszła w taką fazę, no też taką fazę stagnacyjną, no bo opozycja, ja tutaj absolutnie tak sądzę, że opozycja w postaci Platformy ma prawo, myślę prawo, używania tego mechanizmu politycznego, jakim jest Parlament Europejski, do prezentowania swojego stanowiska, tak jak poprzednicy, nie bądźmy tutaj dwulicowi, poprzednicy, czyli Prawo i Sprawiedliwość też używało. To jest naturalne, to jest część naszych praw, po to poszliśmy do Unii, no żeby partie polityczne używały także tego forum i używają. Tylko, że ponieważ to spowszedniało, tam także spowszedniało i to dlatego tych posłów dzisiaj nie było tak znowu wielu, ale też nie było tak mało, często bywa mniej, no to każdy poseł, który o jakąś sprawę walczy, powiedzmy posłanka z Zielonych czy posłanka z komunistów, która jedna walczy z aborcją, druga walczy z czymś innym, no to oni będą sobie wtykały do tej rezolucji w zamian za poparcie swoje zdanie na swój temat, który ich interesuje. Czysta polityka, chciałoby się powiedzieć. Czysta polityka parlamentu w Parlamencie Europejskim. Ten instrument stanie się niedługo mało efektywny, jeśli chodzi o załatwianie sprawy zasadniczej, czyli jeżeli chodzi o Trybunał Konstytucyjny. Pytanie, czy to po prostu, bo przecież ten spór, gdyby się toczył kilka lat temu, pięć lat temu, byłby bardzo nieprzyjemny dla Polski i dla każdego innego kraju. No po prostu mamy takie przesilenie polityczne, które polega na tym, że wiele sił politycznych w ogóle kwestionuje funkcjonowanie czegoś takiego jak sądy konstytucyjne, a w każdym razie ich uprawnienia. W Niemczech ta dyskusja się toczy. Doktor Paweł Kowal, doktor Jacek Kucharczyk i doktor Tomasz Krawczyk, Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego. Ja mówię do usłyszenia, Zuzanna Dąbrowska. Polskie Radio 24. Powtórka programu. Autopromocja. Czwórka w niezmienionej formie nadaje zamiast na falach UKF, w internecie i w systemie DAB+. Programu można słuchać na stronie internetowej czwórkapolskieradio.pl, przez aplikację Polskiego Radia w telefonie, a także w odbiornikach cyfrowych. Najnowsze trendy, młode talenty, kultura, nowości ze świata nauki, technologii i energetyczna muzyka. Czwórka brzmi dobrze tam, gdzie chcesz. Autopromocja. Jest trzecia. Polskie Radio 24. Informacje dnia. Przed mikrofonem Robert Kawka. Niespełna godzinę trwała debata w Parlamencie Europejskim dotycząca Polski i nierozwiązanego kryzysu konstytucyjnego. Nie zmieniła ona stanowiska żadnej ze stron. Komisja Europejska powtórzyła zastrzeżenia i otrzymała wsparcie większości grup. Z zarzutami nie zgodziła się frakcja konserwatystów. Przeciwko ingerowaniu w wewnętrzne sprawy Polski wypowiedzieli się eurosceptycy. Ze Strasburga Beata Płomecka. Debata nie wzbudziła wielkiego zainteresowania. Na sali było około 70 europosłów. W imieniu konserwatystów wypowiadał się Ryszard Legutko, który zarzucił parlamentowi niechęć do konserwatywnego rządu, a o Komisji Europejskiej mówił tak. Komisja Europejska uzurpuje sobie trzy funkcje. Oskarżyciela, sędziego i egzekutora. Wiceszef Komisji Frans Timmermans odrzucił twierdzenia, że działa na szkodę Polski. Zakończył debatę stwierdzeniem, że w przeszłości zajmował się burzeniem dyktatur komunistycznych. Polakom udało się to osiągnąć i to jest jedno z największych zwycięstw w historii europejskiej. Nikt nie może mnie oskarżać o działania przeciwko Polakom. Krytycznie o sytuacji w Polsce mówił w imieniu chadeków Janusz Lewandowski, a wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł tak podsumował debatę. De facto nie interesuje parlamentu rozwiązanie sytuacji wokół Trybunału, tylko zaognianie tego konfliktu. Jutro deputowani mają przyjąć rezolucję krytykującą sytuację w Polsce. Ze Strasburga Beata Płomecka, Polskie Radio. Donald Tusk zapowiada, że stanie przed Sejmową Komisją Śledczą wyjaśniającą aferę Ambergold. Przyznał, że jest to jego obowiązek. Były premier, obecny szef Rady Europejskiej, zastrzegł jednak, że winnym afery jest siedzący w areszcie Marcin P.
mówiłem już o tym, że rzeczywiście to jest obowiązek też obywatelski. W moim interesie jest wyjaśnić każdy szczegół, chociaż dokładnie pamiętam, inicjatorzy tej komisji pamiętają, że od strony prawnej, odpowiedzialności karnej wszystko zostało dość dokładnie wyjaśnione. Pozostały krzywdy, pozostał żal tych, którzy stracili pieniądze i no, ja nie mam żadnej wątpliwości, zresztą to są także Państwa komentarze, że ta komisja jest raczej instrumentem politycznej walki niż rzeczywistą chęcią wyjaśnienia czegokolwiek albo zapobieżenia pewnym kłopotom. Amber Gold to firma, która miała inwestować w złoto i inne kruszce. Klientów kusiła wysokim oprocentowaniem. Śledczy twierdzą, że stojące za piramidą finansową małżeństwo Marcina i Katarzyny P. oszukało w sumie niemal 19 tysięcy osób, doprowadzając ich do niekorzystnego rozporządzenia ich mieniem o wartości 850 milionów złotych. Klub Kukiz15 chce rozliczyć rządy, samorządy, służby i prokuratury z 27 lat reprywatyzacji w całej Polsce. Według Pawła Kukiza poparcie dla powołania komisji śledczej będzie dla zasiadających w Sejmie polityków testem czystych rąk. Paweł Kukiz uważa, że za dziką reprywatyzację odpowiadają wszyscy, którzy rządzili po 89 roku. Każda opcja maczała w tej reprywatyzacji palce. Wicemarszałek Tyszka dodaje, że nie można polegać ani na sądach, ani na prokuraturze. Bo to nie jest tak, że ta własność zniknęła. Ona dostała się w czyjeś ręce. Według wiceprzewodniczącego klubu PiS Marka Suskiego proponowany przez klub Kukiz 15 zakres prac komisji jest zbyt rozległy. No, tutaj obawiam się, że może to nastręczać konstytucyjne wątpliwości. Jeśli chodzi o test czystych rąk, poseł PiS odsyła do Platformy. Niech ich sprawdzają, czy mają czyste ręce. No my żeśmy takich operacji nie robili. Z nas nie trzeba badać. Lider PO Grzegorz Schetyna uważa, że badanie ma sens. Liczę też na wzajemność, jeśli chodzi o nasz wniosek o ustawę reprywatyzacyjną. Po tym wszystkim, co się stało, nie sposób się odwrócić od tego i powiedzieć, nie, nie interesuje nas to. Na razie ani klub PiS, ani Platformy oficjalnie nie odniósł się do projektu uchwały. W sprawie nieprawidłowości warszawskiej reprywatyzacji PiS czeka na ustalenia prokuratury i CBA. Iwona Szczęsna, Polskie Radio. Rosja rozszerzyła listę produktów spożywczych objętych embargiem. Rosyjski rząd przedłużył również do 2018 roku nakaz niszczenia towarów pochodzących z kontrabandy. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Do długiej listy owoców, warzyw, mięs, ryb i nabiału Rosja dopisała wszelkiego rodzaju solę, w tym leczniczą wodę morską. Jak informują rosyjskie agencje, to odpowiedź Moskwy na przedłużenie przez kraje zachodnie, w tym Unii Europejskiej, antyrosyjskich sankcji. Dodatkowo władze Rosji postanowiły, że towary objęte embargiem będą niszczone. Zarządzenie obowiązuje aż do 2018 roku. O niszczeniu produktów spożywczych zdecydował w 2015 roku prezydent Władimir Putin. Przez ten czas utylizowano tysiące ton żywności. W ostatnich tygodniach Moskwa dodatkowo ograniczyła ruch na granicy z Białorusią, co nie pozwala kierowcom z zachodniej Europy korzystać z najkrótszej i najwygodniejszej drogi tranzytowej. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Wracamy do kraju. Kilkuset mieszkańców Tropia w Małopolsce przez prawie tydzień piło skażoną wodę. Woda jest zanieczyszczona bakteriami, m.in. z grupy coli. Mimo że spółka zarządzająca wodociągiem była od początku świadoma skażenia, zwlekała z ostrzeżeniem mieszkańców. O szczegółach Monika Chrobak. Spółka Dunajec, która zarządza wodociągiem, wiedziała o zanieczyszczeniu wody już na początku września, ale oficjalnie ujawniła to pod koniec ubiegłego tygodnia. Mieszkańcy Tropia są tym faktem oburzeni, bo przez cały ten czas korzystali ze skażonej wody. U niektórych pojawiły się różne dolegliwości. Mam do tej pory objawy biegunek i bóle brzucha. Żona biegunka, ja też się niedobrze czułem po tej wodzie. Edward Witek, prezes spółki Dunajec, tłumaczy, że nie ostrzeżono mieszkańców od razu, bo spółka czekała na pełne wyniki badań. Nie było pewności o tym, że te wyniki są jednoznaczne i dlatego zleciliśmy powtórne kontrolne badania. Natomiast przede wszystkim zaangażowaliśmy się w prowadzenie tych działań zapobiegawczych. To nie przekonuje Mariana Lupy, prezesa spółki wodociągowej w Tropiu. Jego zdaniem informacja o skażonej wodzie była zatajona specjalnie. Poszło zawiadomienie do prokuratury, że ukrywali wszystko przed mieszkańcami i przed zarządem spółki w Tropiu. Kolejne próbki wody trafiły już do sanepidu. Wyniki badań mają być znane w środę. Obecnie woda jest dostarczana mieszkańcom Tropia byczkowozami. Monika Chrobak, Polskie Radio. Prognoza pogody. Środa po opadnięciu mgieł pogodna i ciepła, jedynie w Małopolsce i na Podkarpaciu okresami przelotne opady. Na termometrach od 19 stopni na Suwalszczyźnie i wschodnim wybrzeżu do 29 na Dolnym Śląsku. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 6,5 minuty po godzinie 3. Zapraszam do wysłuchania audycji Świat w powiększeniu Bogumiła Husseinowa i jego gości. Polskie Radio 24. Powtórka programu.
Francuski dziennik Le Monde napisał, że najbliższe dni będą tygodniem na uratowanie Unii Europejskiej, gdyż po wstrząsie, po głosowaniu w sprawie wyjścia Wielkiej Brytanii ze wspólnoty Unii grozi powolny rozkład. W Brukseli jest Jan Cieński z tygodnika Politico Europe. Witam. Dzień dobry. Taka jest według gazety stawka przemówienia o stanie Unii Europejskiej, jakie ma wygłosić w Parlamencie Europejskim szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker, a także stawka nieformalnego piątkowego szczytu unijnego w Bratysławie, a w Warszawie i Budapeszcie był szef Rady Europejskiej Donald Tusk. Tak, czy tak duża aktywność władz wspólnoty pokazuje powagę sytuacji w Unii? Jak najbardziej. To jest największy kryzys od powstania Unii Europejskiej, znaczy prawdopodobne wyjście Wielkiej Brytanii z Unii. I ten szok wymaga przemyślenia w ogóle, jak Unia ma działać, jaką ma przyszłość przed sobą, czy w ogóle ma przyszłość przed sobą. I tutaj widać, że Tusk i w szczególności Tusk ma pomysł, żeby pokazać, że Unia jest ludziom potrzebna, że może, że to nie są tylko jakieś przepisy mało zrozumiałe, tylko że cała Unia razem daje ludziom poczucie bezpieczeństwa, wspólnoty i korzyści z bycia członkiem Unii Europejskiej. I on to będzie mocno podkreślał podczas piątkowego szczytu. No właśnie, Donald Tusk, sądzi się, że Donald Tusk twierdzi, że w Bratysławie zbudujemy taką mapę drogową. Stwierdził, że w ciągu kilku miesięcy na spotkaniu w Rzymie w marcu przyszłego roku już powinien być zakończony proces namysłu, jak skorygować, jak poprawić Unię Europejską. To, co powiedział Tusk w Warszawie, oznacza, że na zmiany traktatowe raczej się zanosi. Tak, to Polska razem z Węgrami ma bardzo ambitny pomysł, żeby otworzyć traktaty i przekształcić Unię Europejską w o wiele luźniejszą formę, gdzie kraje członkowskie będą ważniejsze i nieco inne podejście niż dotychczas. Problem jest, że i Polska, i Węgry są na marginesie Unii Europejskiej i nie mają większej wagi naprawdę. I duże kraje, w szczególności Niemcy i Francja, nie mają żadnego w ogóle zainteresowania, żeby iść w tym kierunku. Znaczy, że te zamierzenia polskie prawdopodobnie się nie spełnią i Unia będzie dążyła. Widać, Włosi mocno popychają, żeby raczej stworzyć twarde jądro wokół nie całej nawet, ale części strefy euro. Podkreślają wspólne wartości pierwszych członków Unii Europejskiej i tutaj naprawdę jest mało miejsca dla Węgrów i dla Polski i te pomysły z Warszawy i z Budapesztu, jak mówiłem, są mało prawdopodobne. Czyli nie ma szans na to, żeby zmieniać traktatowo to, co obecnie jest w Unii Europejskiej. Nikt z wielkich Unii Europejskiej nie zgodzi się na zmianę traktatów. Się nie zgodzi i jak mówiłem, Polska i Węgry nie mają wagi ludnościowej, ekonomicznej, a w ostatnich miesiącach też politycznej. Te obydwa kraje są troszkę własnej woli się odsunęły troszkę na margines Unii Europejskiej. Akurat było w programie kilka minut temu dyskusja w Parlamencie Europejskim o przestrzeganiu zasad demokratycznych w Polsce. Wczoraj minister spraw zagranicznych w Luksemburgu mówił jasno, że kraj jak Węgry nie powinno w ogóle się dostać do Unii Europejskiej. Znaczy, że kraje, które mają takie problemy z innymi członkami Unii, nie mają tej siły przebicia, żeby przeforsować tak radykalny pomysł.
paryski dziennik Le Monde, który cytowałem na początku naszej rozmowy, stwierdza, że obrona i bezpieczeństwo to jedyny temat, którym uzyskać można zgodę wszystkich państw Unii Europejskiej i zapowiada, że w Bratysławie powrócą stare, wysuwane od 1999 roku pomysły, które nigdy nie zostały zrealizowane z powodu dzikiego sprzeciwu Wielkiej Brytanii. Czy rzeczywiście takie trochę odgrzewane kotlety będą w menu szczytu bratysławskiego? I tutaj też widać, że Juncker w jego wczorajszym przemówieniu też ma ambicje, żeby zamiast cofnąć się w tym kierunku, co Polska i Węgry by chciały, żeby iść akurat w odwrotnym kierunku, żeby powiedzieć, no dobrze, Anglicy przez wiele, wiele lat działali przeciwko tym pomysłom bardziej integracyjnym. Teraz Anglicy wychodzą, jest nasza szansa, żeby stworzyć nową Unię, która jest może nawet bardziej federalna, bardziej zintegrowana. Też myślę, że większość krajów się boi pójść w tym kierunku, że to rozpali taki ferwor populistyczny w ich elektoratach. Znaczy, że najbardziej prawdopodobne jest, że będą różne przemówienia, ale że nie dojdzie do żadnych radykalnych zmian, albo ani w kierunku, co Juncker chce, ani w kierunku Warszawy czy Budapesztu. Czy teraz z tej perspektywy kilku miesięcy można powiedzieć, że Brexit paradoksalnie może służyć Unii Europejskiej, może na nowo ją ułożyć? Myślę, że tak, że pomimo, że być może, że ten pomysł Junckersa się nie spełni, żeby gwałtownie ruszyć w kierunku takiego większego zintegrowania się, jest faktem, że podejście Anglików było nieco inne niż dużo innych krajów w tej starej Unii. I bez Wielkiej Brytanii będą pomysły, które pewno nie są pomyśli Warszawy. Warszawa często myślała w takim sposobie bardziej wolnorynkowym, bardziej proamerykańskim, wspólnie z Anglikami i bez wagi Wielkiej Brytanii. To jest prawdopodobne, że Unia będzie dążyła w nieco innym kierunku niż dotychczas. Dziękuję bardzo. Z Brukseli Jan Cieński z tygodnika Politico Europe. A ja witam w studiu dr Małgorzatę Bonikowską, prezes Centrum Stosunków Międzynarodowych. Kłaniam się. Dobry wieczór. I doktora Kamila Zajączkowskiego, europeistę z Uniwersytetu Warszawskiego. Kłaniam się. Dobry wieczór. Jak państwo oceniacie tę wzmożoną aktywność władz Unii Europejskiej, wystąpienie Junckera, Donald Tusk, rajd po europejskich stolicach? Kanclerz Angela Merkel wcześniej odwiedzała różne europejskie stolice. Co z tego może być? Czy to spowoduje budowę nowej Unii Europejskiej już bez Brytyjczyków? No, akurat z Junckerem to się zbiegło, bo State of the Union to jest rutynowa. Coroczna. Coroczna taka przemowa, czy takie zarysowanie troszkę na wzór amerykański. Podsumowanie tego, co się zadziało i pewna wizja na następne lata. Natomiast rzeczywiście no, to jest uzasadnione absolutnie i dobrze, że tak się dzieje, dlatego że faktem jest, że takie zawirowanie w historii Unii Europejskiej jeszcze miejsca nie miało i ewidentnie wszyscy widzą, również wielcy zwolennicy projektu europejskiego, że na złe czasy trzeba ją troszkę przebudować. Natomiast zgadzam się absolutnie, że to nie jest ten czas i moment, żeby otwierać traktaty. Dlatego że pamiętajmy, że ci, co chcą otwarcia traktatów, chcieliby potem uzyskać to, co oni chcą. A to wcale tak nie musi być. I każdy dziś może wrzucić, każdy z 27, jeśli wykluczymy Wielką Brytanię, może wrzucić zupełnie inny wątek. I to jest najgorsze, co się może wydarzyć, bo trochę to jest tak jak z lekarzami i pacjentem. Jeżeli jest 27 zupełnie innych, odmiennych poglądów na to, jaką zastosować terapię, to ten pacjent nie przeżyje. I myślę, że to jest ostateczność, do której pewnie kiedyś dojdzie, ale na pewno nie teraz. Bo teraz potrzebne jest najbardziej zwarcie szeregu i być może rzeczywiście wykorzystanie tego dodatkowego impulsu, jaki daje Brexit, tudzież wszystkie te zawirowania, żeby przynajmniej postawić kropkę nad i w niektórych obszarach, które są strategicznie istotne, bo pewne rzeczy w dobrych czasach się o tym dyskutowało, ale nigdy się nie udawało zrobić tych kroków. W momencie, kiedy stanęliśmy pod ścianą, no to jest ten moment na decyzję.
a także to jest dobry moment do podniesienia niejako być może postulatów, które kiedyś były stawiane, ale w ogóle nie były możliwe do zmaterializowania, jak chociażby ten wątek bezpieczeństwa. Czy tak naprawdę mówimy tutaj no, twardo nawet armii europejskiej. O wspólnej armii europejskiej, to ten pomysł od wielu, wielu lat funkcjonuje i takim głównym hamulcowym byli Brytyjczycy. To ja bym powiedział tak, że to jest taki impuls dla wszystkich państw członkowskich, by w pewnych dziedzinach przyspieszyć. Ale błędem byłoby także to, gdybyśmy zaczęli dyskutować o wszystkim. Stąd chyba pomysł i przewodniczącego Tuska, i pewnej grupy państw, żeby wybrać te najważniejsze problemy, które, o czym tu pani doktor mówiła, one przecież nie powstały dzisiaj. One mają swoją genezę 10-15 lat temu, natomiast nie było woli politycznej, żeby się no, jakoś przyjrzeć temu. I na dzień dzisiejszy, chociaż no, do piątku jeszcze dużo czasu, są takie trzy, moim zdaniem, takie problemy, gdzie jest pewien konsensus wśród tej 27, abstrahuję od tego, kto ma jakie poglądy, ale wydaje się, że jest konsensus, żeby rozmawiać o bezpieczeństwie, tu wspomnianym przez pana redaktora, o bezpieczeństwie, o stworzeniu faktycznej europejskiej polityki bezpieczeństwa i obrony. Od traktatu lizbońskiego nawet to się nazywa europejska wspólnotowa polityka bezpieczeństwa i obrony. Ona jest na papierze. Ona powstała w 1999 roku, została zmodyfikowana w traktacie lizbońskim, ale poza tym, że od 2003 roku Unia Europejska wysyła misje cywilne i wojskowe, bardzo nieliczne, no, najwięcej to jest 1500-2000 bodajże żołnierzy, to nie udało się stworzyć tego głównego celu, jakim jest zmobilizowanie w ciągu 12 miesięcy przez państwa Unii Europejskiej 50 tysięcy żołnierzy. I to jest, o czym pani doktor mówiła, to jest tak zwana armia europejska. Dlaczego mówię tak zwana armia europejska? Bo to jest potoczna nazwa, łatwiej nam mówić armia europejska, która będzie miała 50 tysięcy żołnierzy, będzie w stanie zmobilizować się i podjąć pewne działania. Ta armia europejska, jeżeli by powstała, po pierwsze, nie zastąpi Sojuszu Północnoatlantyckiego. Nie jest konkurencją. Nie jest absolutnie konkurencją. Europa się do tego nie pali. Oczywiście w latach prosperity, w latach 90. to Amerykanie zarzucali, mówili, po co chcecie tworzyć swoją armię europejską. Obawiali się właśnie dublowania ról, tak, dublowania ról, dublowania zadań. Natomiast to nie będzie konkurencja dla Sojuszu Północnoatlantyckiego, to nawet będzie takie uzupełnienie, bo ta armia europejska miałaby przede wszystkim koncentrować się na tak zwanym zarządzaniu kryzysowym w takich właśnie miejscach jak Bliski Wschód, Afryka Środkowa, Sahel, tam gdzie teraz jest problem terroryzmu. A więc wydaje się, że jest taka wola polityczna ze wszystkich stron, i Grupa Wyszehradzka, i państwa Europy Południowej, i no, przede wszystkim Niemcy, i Francja, i Włochy bardzo mocno to podkreślają. Druga kwestia to jest ochrona granic zewnętrznych. I tu też wszystkie państwa mówią, jest konieczność, jest potrzeba, żeby w końcu te granice zewnętrzne były pilnowane. Ja tu nie będę słuchaczom mówił, bo jest bardzo wiele dokumentów, tu wszyscy doskonale sobie zdajemy sprawę. Ale już zaczyna się już więcej robić w tym tak, kierunku. Ale tu jest taki problem dwojakiego rodzaju, bo z jednej strony Unia może bardzo dużo robić, ale z drugiej strony no, do tego tanga trzeba dwóch stron. Tą drugą stroną to są państwa Afryki Północnej. Pytanie, no, z kim w Libii ma Unia Europejska dyskutować, jak tam jest to państwo upadło. Ale no, trzeba zacząć implementować i wprowadzać w życie te postanowienia odnośnie ochrony granic zewnętrznych. I trzeci temat, trzeci problem to jest wzrost konkurencyjności i wzmocnienie gospodarcze Unii Europejskiej. Stworzenie realnej Unii Bankowej, stworzenie realnej Unii Gospodarczo-Walutowej,
bo nawet tu my studentów uczymy, że jest coś takiego jak Unia Gospodarczo Walutowa, ale wszyscy ekonomiści doskonale zdają sobie sprawę, że jest to tylko nazwa, bo de facto nie ma takiej rzeczywistej Unii Gospodarczej. To są trzy kwestie. I teraz ostatnie zdanie. Wydaje się, że nie ma miejsca, to o czym pani doktor mówiła i wcześniej pan z Brukseli, nie ma miejsca i chyba polski rząd też to dostrzega, żeby teraz mówić o nowych traktatach. Bo te trzy kwestie, o których wspomniałem, są już wystarczająco zajmujące i nikt nie będzie ryzykował tworzeniem, pisaniem traktatów. Ja rozumiem, że wszystkie te kwestie, o których pan teraz mówił, są bardzo ważne. Rzeczywiście wymagają sporo pracy, żeby je wprowadzić. Natomiast jeśli chodzi o Unię Gospodarczo-Walutową, to jest to kwestia łączenia się czy głębszej integracji, o czym mówi Wielka Trójka, czyli Francja, Niemcy i Włochy. Głębszej integracji, głębszego jądra integracyjnego, ale tutaj czyli wokół jeszcze chodzi, wspólnej waluty. Tutaj jeszcze chodzi o jedną bardzo ważną rzecz i to też trzeba wprost powiedzieć. Poza tymi obszarami jest jeszcze pytanie o w ogóle relacje pomiędzy państwami i państwami, a instytucjami unijnymi. I tutaj mamy rozbieżność i to jest główny tak naprawdę znak zapytania, jak to dalej się potoczy, bo oczywiście nie spodziewamy się, że coś radykalnego się teraz wydarzy, że będzie jakiś, nie wiem, rozpad, jakiś, ale w ramach tego, co dzisiaj nazywamy Unią Europejską, można zbudować zupełnie inną dynamikę i zależności pomiędzy obecnymi jej członkami. I teraz Włosi stawiają postulat bardzo radykalny, bo oni chcą zawęzić to twarde jądro wręcz do 7, 8, 9, mówią nawet o 7 państwach, czyli nawet nie cała strefa euro, która jest 19 członków. Strefa euro, Schengen i... No to się mówi tak naprawdę... Obronność. Tak, ale tak naprawdę cofamy się... Znaczy to byłoby katastrofalne dla Unii Europejskiej jako dla podmiotu w stosunkach międzynarodowych. Katastrofalne dla Unii jako aktora globalnego i katastrofalne oczywiście dla Polski i państw Europy Wschodniej. Ja sądzę, że do tego nie dojdzie. To wszystko, co się teraz dzieje, bo pan redaktor mówił o tych wizytach, o tych spotkaniach, ale no, my, osoby, które obserwują Unię Europejską, no tak się zawsze dzieje przed tymi wielkimi spotkaniami, szczytami i każde państwo ma swoich doradców i każde prowadzi swoje negocjacje, ma swój plan na negocjacje. Jedni, tak jak Włosi, tu bardzo mocno akcentują pewne kwestie. Ja też sądzę, że na przykład to wystąpienie Orbana, który mówił o tej kontrrewolucji, ono było w jakimś stopniu też specjalnie tak przejaskrawione, tak bardzo mocne było, żeby ten odbiór był bardzo silny, bo gdyby to było takie przemówienie, bym powiedział, delikatne, miałkie, to ono by gdzieś tam zniknęło z porządku, że tak powiem, i agent prasowych. Każde państwo przedstawia swoje jakby żądania. A wiadomo, że w trakcie już negocjacji, przypomnijmy, Tusk mówi, że one się skończą gdzieś w marcu, kwietniu 2017, ja bym byłbym raczej sceptykiem. Taką mapę drogową. Tak, ale ja raczej sądzę, że ten proces będzie dłuższy. Natomiast dzisiaj musi dojść do konsensusu pomiędzy tymi wszystkimi 27 państwami, jakimi kwestiami chcemy się zajmować, a wchodzenie w takie szczegóły, czy Europa ma być bardziej federalna, czy konfederalna, to sądzę, że to jest jednak bardziej na użytek wewnętrzny, czyli polskie władze bardziej to traktują na użytek wewnętrzny, bo to dla wyborców jest takie zrozumiałe i inne państwa tak samo. W tych trzech obszarach, czyli Schengen, bezpieczeństwo międzynarodowe, armia, i strefa euro, szerzej, gospodarka. Sądzę, że może dojść do pewnego porozumienia i konsensusu. A jak państwo oceniacie to, w jaki sposób Europa się dzieli na te mniejsze regionalne ugrupowania? Grupa Wyszehradzka. To jest też pytanie. Jest grupa państw śródziemnomorskich, które się spotkały w piątek i które były jakby przeciwwagą dla Grupy Wyszehradzkiej. Do Grupy Wyszehradzkiej chciałby trafić Austriacy. To jest trochę pytanie o kontekst tych rozmów w grupach, czy podgrupach. No bo
takiej sferze deklaracji podkreśla się, że to mają być nie alternatywne, tylko pewne uzupełniające ruchy, że nie ma nic złego w tym, że jakieś mniejsze grupy państw też się spotykają w ramach też szerszej formuły jednej Unii. Natomiast no, w najgorszym momencie to się tak naprawdę dzieje, to też uruchamia pewien efekt domina, no bo jeżeli się Grupa Wyszehradzka ze sobą spotyka i ma tak naprawdę koncepcje, które idą w kontrze, to nie tylko chodzi o relokację uchodźców, co można przyznać na pewną rację, że to może nie był najfortunniejszy pomysł, ale to chodzi też o podejście, że nie szuka się tego, co nas łączy, tylko się zastanawiamy nad jakąś alternatywną formułą współpracy z jednocześnie ewidentną chęcią osłabienia tej wspólnotowości, no to wtedy stawiamy zasadne pytanie, do czego to tak ma naprawdę prowadzić, no bo to jest jakiś środek do szerszej jakiejś koncepcji politycznej. I w tym przypadku odpowiedzią na to mogą być inne, alternatywne koncepcje po innych stronach, na północy, na południu, na zachodzie. Chociaż ta grupa śródziemnomorska, która chociażby, ma swoje określone interesy. Ale też pamiętajmy to, co robią Włosi, no to de facto to twarde jądro. To też jest taka jakby odpowiedź trochę na to, że sami w sumie Polacy, Węgrzy, i pozostałe dwa kraje, trochę Słowacja jest najmniej tutaj fortunna z tego punktu widzenia naszej koncepcji, no bo jest w strefie euro, w związku z tym niejako też jest zainteresowana mocno byciem nadal związana z tymi mechanizmami integrującymi się wokół strefy euro. Natomiast tak naprawdę najbardziej bliskie nam w Grupie Wyszehradzkiej są kwestie migracji. Tu zdaje się, że ta grupa mówi jednym głosem, ale w innych sprawach nie. Natomiast sam fakt, że jest tak mocno podkreślane, zwłaszcza przez kraj taki jak Polska teraz, w tym momencie, to właśnie trochę takie alternatywne szukanie różnych rozwiązań i w końcu Tusk i Szydło, jak się spotkali, premier Szydło mówiła o jednak zmianie traktatu, no to jest deklaracja pewna. A więc jednak będzie trudno powiedzieć, że to są ruchy, które cementują tę wspólnotę, a nie tak naprawdę przyczyniają się do jej wewnętrznych kolejnych podziałów. Ale czy to obecne kierownictwo Unii Europejskiej jest w stanie znaleźć taki kompromis, który usatysfakcjonuje 27 krajów w momencie też takich plotek, które się pojawiają o bliskich zmianach? Ale to jest właśnie to, co mówił pan doktor Zajączkowski. Skupmy się na priorytetach, nie rozmawiajmy na razie o innych tematach, ale możemy się skupić na priorytetach tylko wtedy, kiedy jedna rzecz nie ulega dyskusji. To znaczy, że jesteśmy razem w 27. To jest podstawowa sprawa. Ja cały czas jednak uważam, że te trzy tematy, o których tutaj cały czas mówimy, będzie zgoda polityczna wszystkich 27 państw, bo jakbyśmy się nie różnili, Polska doskonale sobie zdaje sprawę i wydaje się mi, że to już bardzo mocno polski rząd o tym mówi, nie ma alternatywy dla Polski innej niż Unia Europejska. I Polska też jest zainteresowana tym, żeby Unia była bardziej konkurencyjna, żeby wzrost gospodarczy w końcu był jakiś porządny, żeby te kwestie gospodarcze były lepiej poukładane. Polski rząd też jest zainteresowany ochroną granic zewnętrznych. I też także, trzeba przypomnieć słuchaczom, Polska, i tu nie ma różnicy między i PiS-em i PO, Polska od 2009 roku, kiedy mieliśmy różne przygody ze słynną tarczą, którą mieli antyrakietową, którą mieli wybudować Amerykanie, Obama się z tego wycofał, w Polsce istnieje konsensus polityczny do tego, by wzmacniać europejską politykę bezpieczeństwa i obrony. Doktor Małgorzata Bonikowska, prezes Centrum Stosunków Międzynarodowych, i doktor Kamil Zajączkowski, europeista z Uniwersytetu Warszawskiego. Dziękuję pięknie za rozmowę. W magazynie Świat Powiększeń to już wszystko. Bogumił Husseinow, do usłyszenia. Informacje dnia w skrócie. Przed mikrofonem Robert Kawka. Za wyłudzenia podatku VAT, nawet 25 lat więzienia, rząd przyjął projekt nowelizacji kodeksu karnego. Jak poinformował rzecznik rządu Rafał Bochenek, najwyższa kara będzie dotyczyła tych, którym udowodni się wyłudzenia VAT-u na kwotę co najmniej 5 milionów złotych. Ten projekt doprowadzi do wyrównania szans w działalności gospodarczej. Uważamy, że nie może być tak, że jedni płacą uczciwie podatki, a inni ten VAT wyłudzają. Ta sankcja karna dotyczy tylko najpoważniejszych wyłudzeń podatkowych. Została ona wprowadzona do tego projektu w związku z tym, że dotychczas wyłudzenia i fałszowanie właściwie faktur nie było takiego typu czynu zabronionego w polskim kodeksie karnym. Projekt nowelizacji kodeksu karnego trafi teraz pod obrady Sejmu. Bank Anglii wprowadza do obiegu pierwsze plastikowe banknoty. Są znacznie odporniejsze na zniszczenie niż papierowe i zostały wyposażone w nowe zabezpieczenia przed fałszerzami. Z Londynu Grzegorz Drymer. Pierwsze plastikowe pieniądze to 5-funtowe banknoty z podobizną Winston.
Winstona Churchilla są o 15% mniejsze niż papierowe. Nowe banknoty nie gniotą się, nie brudzą, nie rozdzierają i nie spierają wsadzone przypadkiem do pralki. Ich żywotność oblicza się na 5 lat, o 3 lata więcej niż papierowych. Bank ostrzega jednak, że w ciepłej kieszeni plastikowe pieniądze potrafią się skleić i trzeba uważać przy ich odliczaniu. Na razie wydrukowano ich 440 milionów. Wprowadzanie ich, począwszy od wybranych bankomatów w dużych miastach, zajmie trochę czasu i papierowe banknoty 5-funtowe pozostaną w obiegu do początku maja przyszłego roku. Za rok wejdą do obiegu 10-funtowe banknoty z podobizną pisarki Jane Austen, a za 3 lata 20 z malarzem Williamem Turnerem. Plastikowe banknoty pojawiły się na wyspach po raz pierwszy już 16 lat temu w Irlandii Północnej z okazji nowego milenium. W tym roku swoje pierwsze banknoty z plastiku wypuszczą też dwa szkockie banki emisyjne. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. Dawne miejsce kaźni doczeka się godnego upamiętnienia. Choć nazistowski obóz koncentracyjny w Krakowie-Płaszowie zlikwidowano ponad 70 lat temu, wciąż brak planów zagospodarowania tego terenu. Obszar jest nieogrodzony i słabo oznaczony. Dochodzi tam do przypadków profanacji szczątków ofiar. Teraz tereny mają trafić pod opiekę Muzeum Historycznego miasta Krakowa. Historycy i konserwatorzy odrzucili dwie koncepcje zagospodarowania. Jedna zakładała rekonstrukcję części obozu, druga wybudowanie dużego pomnika. Wybór padł jednak na zaznaczenie granic terenu dawnego obozu oraz powstanie budynku, w którym prezentowana będzie wystawa. Tłumaczy Michał Niezabitowski, dyrektor Muzeum Historycznego miasta Krakowa. Gdzie będzie wystawa, sala edukacyjna, natomiast sam obóz bardziej niech poraża pustką niż epatuje jakimiś rozwiązaniami architektonicznymi lub jakimiś rekonstrukcjami. Obecnie na terenie dawnego niemieckiego nazistowskiego obozu trwają prace archeologiczne. Chcemy znaleźć to wszystko, co jest autentyczne, zakonserwować, zachować. Dawny obóz w Płaszowie zostanie udostępniony jako oddział Krakowskiego Muzeum najwcześniej za 3 lata. Na przeprowadzenie prac archeologicznych i przygotowawczych instytucja otrzymała 500 000 zł z Ministerstwa Kultury. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 3:33, tu Polskie Radio 24. Zapraszam na rozmowę Marii Furdyny. Polskie Radio 24. Powtórka programu. W studiu Polskiego Radia 24 Zofia Małas, prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. W Warszawie zakończyła się uroczystość z okazji jubileuszu 25-lecia samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych. To może na początek podsumujmy, co udało się w tej grupie zawodowej osiągnąć przez te 25 lat. Myślę, że udało się bardzo dużo samorządowi osiągnąć. Przede wszystkim od samego początku legislacja, czyli ustawa o samorządzie pielęgniarek i położnych, ustawa o zawodach pielęgniarek i położnych, kodeks etyki. To są te akty prawne, które są taką bazą do pracy dla pielęgniarek i położnych. I oczywiście kolejna sprawa to kształcenie. Udało nam się ustawić kształcenie na poziomie kształcenia w Unii Europejskiej, czyli kształcenie przeddyplomowe, czyli studia licencjackie, czy pierwszy stopień, studia magisterskie, drugi stopień. Jesteśmy z tego dumni, ponieważ takie kształcenie jest już chyba prawie że we wszystkich, z małymi wyjątkami, krajach Europy, ale też rozwiniętych krajach świata. To jest nasze osiągnięcie. Następnym osiągnięciem to jest kształcenie podyplomowe. Bardzo rozwinięte i bardzo potrzebne, ponieważ zawody zaufania publicznego, a takim zawodem jest zawód pielęgniarki położnej, wymagają permanentnego kształcenia i to kształcenia bardzo specjalistycznego. Postęp medycyny jest niesamowity. Pacjenci oczekują od pielęgniarek i położnych, żebyśmy nadążali za tym postępem. To też to kształcenie podyplomowe jest na bardzo dobrym poziomie, bo to są specjalizacje 2-letnie, to są kursy specjalistyczne, kwalifikacyjne, bardzo dobrze rozwinięte kształcenie. Myślę, że udało nam się też stworzyć standardy w niektórych obszarach pielęgniarstwa. Ubolewam, że nie we wszystkich, ale to nie z naszej, bym powiedziała, winy czy przyczyny, tylko standardy, proszę Państwa, są najczęściej wprowadzane w formie rozporządzenia, czyli aktu prawnego ministra zdrowia. My dobijamy się, że mamy już gotowe, kolejne, cieplutkie standardy czekające w obszarach pielęgniarstwa i chcielibyśmy, żeby oprócz standardów
standardu, który już istnieje, okołoporodowego, czy standard neonatologiczny, czy standard anestezjologiczny. Był również standard w opiece onkologicznej, pielęgniarskiej, diabetologicznej, pielęgniarstwa operacyjnego. No nie sposób to wymienić wszystkich. W każdym razie my te standardy w większości mamy już opracowane. Czego nie udało się zrobić do tej właśnie pory? No nigdy nie jest tak właśnie dobrze, żeby nie można było powiedzieć, czego nie udało nam się zrobić. I z przykrością muszę powiedzieć, że nie udało nam się doprowadzić do takiej sytuacji, żeby zawód pielęgniarki, zawód położnej był zawodem postrzeganym jako atrakcyjny, zarówno finansowo, jak i atrakcyjny dla naszej młodzieży. Bo mamy taką sytuację, że bardzo uczelnie w tej chwili są, można powiedzieć, mają pełne komplety studentów na wydziałach pielęgniarstwa, położnictwa. Natomiast absolwenci, którzy kończą właśnie te wydziały, no nie trafiają w dużej mierze właśnie do naszych szpitali, naszych przychodni. I tu troszeczkę jest taka kwadratura koła, ponieważ mamy najniższy wskaźnik zatrudnienia pielęgniarek, on jest o połowę niższy niż wskaźnik na 1000 mieszkańców w Unii Europejskiej. U nas jest 5, w Unii 10 na 1000 mieszkańców, przypadających właśnie pacjentów na jedną pielęgniarkę, ten wskaźnik na 1000 mieszkańców. Natomiast co się dzieje? Dzieje się tak, że nasza młodzież wychodząc, tak, albo jest tak jak w dużych miastach, przypuśćmy w Warszawie, można powiedzieć, że każdą ilość wchłonie, natomiast są, czy to ściana wschodnia, czy Pomorze, że potrzeby są, bo brakuje pielęgniarek w szpitalach, natomiast nie ma pieniędzy na etaty pielęgniarskie. To nas bardzo boli. Rozmawialiśmy już z panią minister Rafalską, z panem ministrem zdrowia rozmawiamy ciągle. Dajmy dobrą zachętę dla naszej młodzieży, dla absolwentów. Oni po to kończą wydziały pielęgniarstwa czy położnictwa, żeby trafić do pracy i oni chcą pracować w wyuczonym zawodzie. Aczkolwiek jak szukają dosyć długo i nie znajdują tego miejsca pracy w szpitalu czy przychodni, bo dyrektorzy przepraszają, mówią, że my byśmy bardzo chcieli zatrudnić większą liczbę, bo mamy za mało, ale niestety nie mamy pieniędzy na etaty pielęgniarskie. Rozmawialiśmy, żeby zrobić zachętę w postaci stażu, oczywiście dobrowolnego, na broń Boże przymusowego dla absolwentów, ale z taką trochę atrakcyjniejszą płacą, nie najniższą, jak teraz oferują absolwentom najniższą płacę, czyli ta, która obowiązuje. No w tej chwili absolwenci mają oferowaną płacę, ja mówię, na obrzeżach poza Warszawą mają oferowaną płacę, tą minimalną, 1900 zł, no może za chwilę będzie te 2000, prawda? To jest oczywiście brutto, czyli na netto, czyli na rękę będzie to około 1400-1500 zł. To nie jest odsetek tych pielęgniarek i położnych, które po ukończeniu studiów rozpoczynają pracę w zawodzie? Ile osób zaczyna pracę w innym zawodzie bądź wyjeżdża za granicę? Tak, mamy właśnie problem. To nas bardzo boli, bo poprawa wykonywania zawodu występuje niestety co trzecia, czwarta pielęgniarka, więc to boli. My byśmy chcieli, żeby nie 30-40% występowało, tylko 80%, no 100% byłoby najlepiej. Ale tak jak mówię, że jeszcze przed uzyskaniem prawa pielęgniarki chodzą, robią rundę po szpitalach i w swoim miejscu zamieszkania albo w pobliżu nie znajdują. Natomiast no na przykład Centrum Zdrowia Dziecka zatrudni młode pielęgniarki, spłacą 2,5 tysiąca złotych brutto, ale jeżeli one przyjadą, przypuśćmy, nie wiem, z Lublina, z Przemyśla, czy nawet z Kielc, to jednak to jest za mało, żeby się utrzymały w Warszawie, bo to trzeba sobie wynająć mieszkanie i tak dalej i przeżyć. Wspomniała pani o Centrum Zdrowia Dziecka. Niedawno mieliśmy głośne protesty pielęgniarek, tak, właśnie w centrum. Wśród postulatów były podwyżki i poprawa warunków pracy.
Co oznacza ta poprawa warunków pracy? My tak mówimy bardzo ogólnie. A co to oznacza? To oznacza przede wszystkim większą liczbę pielęgniarek i położnych właśnie w szpitalach z tego powodu, że tam, gdzie powinno być na dyżurze 4-5 pielęgniarki, bardzo często jest dwie albo jedna. Standardy europejskie, standardy światowe mówią, że pielęgniarka położna nie może mieć do opieki więcej niż 5-6 pacjentów. A w Polsce maksymalnie. Ile jest? A w Polsce się zdarza, tak jak mówię, że pielęgniarka jedna opiekuje się 20, a jest nawet 30 czy 40 pacjentami. To nie możemy tu już mówić o jakości, bo pielęgniarka właśnie będąc sama na dyżurze, czy jak jest ich dwie na 40 pacjentów, to one zdążą wykonać zlecenia lekarskie, czyli to są iniekcje, czy dożylne, czy domięśniowe, podanie leków. A gdzie jest ogromny obszar pielęgnacji? Samo słowo pielęgniarka ma pielęgnować, ale my mamy w ustawie naszej właśnie zapisane, że mamy oprócz pielęgnowania, mamy mieć promocję zdrowia, mamy mieć profilaktykę, mamy nauczyć pacjenta samoopieki, mamy nauczyć rodzinę i pacjent powinien być edukowany przez nas. Nie mamy już na to czasu bardzo często i jest nas po prostu za mało. My jesteśmy bardzo dobrze do tego przygotowani, co podkreślają nam ciągle nasi koledzy z Anglii, z Niemiec, bardzo zabiegają o polskie pielęgniarki, bo są bardzo dobrze przygotowane właśnie i merytorycznie, i praktycznie do swoich czynności. Ważny element to oczywiście pieniądze. Czy gdyby było więcej nakładów na służbę zdrowia, to problem zostałby rozwiązany, czy pieniądze to nie wszystko, że tutaj też potrzeba rozwiązań właśnie systemowych? To znaczy na pewno potrzeba rozwiązań systemowych, ale żadne rozwiązanie systemowe bez się pieniędzy. Nie uda bez pieniędzy, a skoro mamy jeden z najniższych nakładów PKB pośród krajów europejskich i nie tylko. U nas to jest tam w granicach 4, a mówi się, że no dobrze by było, żeby było 6 albo i wyżej, żebyśmy dorównali krajom, ja nie mówię tylko tym bogatym zachodnim dawnej Unii, ale czy Czechom, czy Słowacji, to jednak muszą wzrosnąć nakłady na ochronę zdrowia i to w ogóle jest bezdyskusyjne. Było podpisane porozumienie z rządem dotyczące wzrostu wynagrodzeń. Na mocy tego porozumienia płace pielęgniarek miały rosnąć o 400 zł przez kolejne 4 lata. Czy wy te propozycje akceptujecie, popieracie? To porozumienie było podpisane, można powiedzieć, tak rzutem na taśmę, bo wiemy, że to był okres przedwyborczy. Pan minister Zembala zrobił ukłon. Stwierdził, że może dać tylko tyle i więcej nie może zapisać i dać. Związek Zawodowy Pielęgniarek wspólnie z samorządem naszym zawodowym podpisaliśmy to porozumienie, no bo zawsze mieć lepiej coś i małymi krokami dochodzić, no bo takie były na tą chwilę możliwości rządu i są. I tutaj muszę powiedzieć, że rząd obecny wywiązuje się z tego porozumienia. Od 1 września będzie szła kolejna, w zasadzie już listy powinny być wszystkie złożone do Funduszu Narodowego Zdrowia, listy pielęgniarek zatrudnionych i kolejna transza 400 zł brutto. Oczywiście, że nie są to zadowalające pieniądze, bo daje to netto dla pielęgniarki 230 zł, czyli na rękę, no ale to już jest druga transza, 230 było w ubiegłym roku plus teraz 230, więc będzie to już odczuwalne i za to też dziękujemy ministerstwu, bo, ponieważ wywiązuje się właśnie z tego porozumienia. Myślę, że jeżeli by za rok i jeszcze za kolejny rok te transze były, no to środowisko na pewno odczuje tą podwyżkę, aczkolwiek i tak będziemy no daleko, daleko w tyle, jeżeli chodzi o wynagrodzenia pielęgniarek unijnych. A co należałoby zrobić, co państwo jako Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych proponujecie? My od dawna proponujemy płacę minimalną, ale nie na tym poziomie, którą teraz zaproponowano dla pielęgniarki położnej. Wiele lat temu za premiera Mazowieckiego pielęgniarka położna nie mogła mieć mniej niż 103% średniej krajowej. Proszę Państwa, w
tej chwili GUS podaje, że średnia płaca brutto pielęgniarki jest 3400, a średnia krajowa jest 4000, więc jesteśmy grubo poniżej tej średniej. I ja myślę, że my małymi krokami wolelibyśmy większymi. Może dojdziemy, ale niestety chyba nie tak szybko. I młodzież nie chce czekać. Młodzież chce dostać pieniądze godne za swoją pracę. Stąd decyzja często właśnie o wyjeździe za granicę. Szukają też pracy w innych zawodach, bo w tej chwili rynek pracy jest coraz chłodniejszy. To jednak będzie co jaka roku jest teraz średnia będzie rynek pracowników pielęgniarek. No właśnie, tu mamy problem i bardzo nad tym ubolewamy, bo średnia wieku pielęgniarek położnych jest 48 lat. Jesteśmy starą grupą zawodową i to nas boli. Powinno być, żebyśmy mówili o prawidłowej zastępowalności, o 10 lat młodsi powinniśmy być jako grupa zawodowa pielęgniarek położnych, czyli w granicach właśnie 35-38 lat. Mamy tylko 4% pielęgniarek położnych do 30 roku życia. To jest bardzo mało. Ale proszę, jeżeli ktoś jest w szpitalu, to rozgląda się i naprawdę widzi buzie zmęczone pielęgniarek, które już mają długi, długi bardzo staż pracy. Potrzebna nam jest młodzież. My chcemy być też dla nich mentorami, bo ktoś musi prowadzić do tych trudnych zawodów. To nie są łatwe zawody i my oczywiście służymy, jesteśmy po to, żeby młodzież prowadzić, ale ona musi przyjść, ona musi być i muszą się znaleźć pieniądze właśnie dla absolwentów, dla młodzieży, która kończy właśnie uczelnie, kierunki pielęgniarstwa, położnictwa i bardzo chce pracować w kraju. Zastanawiam się nad tym, dlaczego lekarzom udało się wypracować podwyżki, że kolejny rząd podejmuje rozmowy z pielęgniarkami, natomiast te rozwiązania mam takie wrażenie, że są połowiczne. Z czego to wynika? Po części na pewno jest to lobbying, bo mamy bardzo dużo w Sejmie lekarzy. Mamy kilku ministrów, w sumie 6. Większość z nich to lekarze. Niestety nie mamy ministra w randze, nie mamy pielęgniarki w randze sekretarza, podsekretarza stanu, czyli ministra. I my staramy się lobbować na rzecz naszych zawodów, ale jesteśmy chyba mało słyszalni. Zastanawiam się, czy też zawód pielęgniarki i położnej jest po prostu niedoceniany. No jest niedoceniany i ubolewamy bardzo, bo to jest taki paradoks. Z jednej strony, jak są sondaże, to jesteśmy bardzo wysoko oceniani przez społeczeństwo. Jesteśmy dużo, dużo wcześniej niż nasi koledzy lekarze, czyli społeczeństwo wie, jaką rolę ma do odegrania pielęgniarka położna, a z drugiej strony nie odbija się to właśnie w wynagrodzeniach, w finansach. Także myślę, że jeszcze duża praca przed nami, ale dopóki, ja powiem tak, że dopóki zdrowie nie będzie dla rządu priorytetem, bo nie piękne gmachy szpitalne wybudowane i pięknie wyposażone, no to tak się będzie działo. Mamy już w Anglii, mamy w wielu krajach pięknie wyposażone szpitale, oddziały, one nie są otwierane, bo nie ma pielęgniarek. Na brak pielęgniarek cierpi nie tylko Polska, ale cała Europa i można powiedzieć, że cały świat cierpi na brak pielęgniarek. W związku z tym jednak ten problem powinien być szybko dostrzeżony przez rząd. No bo jeżeli nie, to kto będzie się nami opiekował? Każdy z nas może w każdym chwili zostać pacjentem. No nikt z nas nie chciałby trafić do szpitala, gdzie właśnie będzie dzwonił i ta pielęgniarka nie przychodzi, bo jest nas za mało. Bardzo dużo jeszcze pracy czeka Państwa, żeby rzeczywiście ten zawód pielęgniarki i położnej był doceniany i był sowicie wynagradzany. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Gościem Polskiego Radia 24 była Zofia Małas, prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych. Bardzo dziękuję. 3:50 zbliża się. Tu Polskie Radio 24, audycja nocna. Czy trzeba zmienić cel Narodowego Banku Polskiego? O tym w rozmowie Roberta Litka. Polskie Radio 24. Powtórka programu.
Moim gościem jest profesor Stanisław Ryszard Domański, Katedra Polityki Pieniężnej Szkoły Głównej Handlowej, Zakład Gospodarki Światowej Instytutu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Witam, panie profesorze. Dobry wieczór. Panie profesorze, chciałem porozmawiać z panem o Narodowym Banku Polskim i o relacjach między polityką pieniężną a tym, co się dzieje w naszej gospodarce, na przykład o tym, jaki może być polityka pieniężna na plan premiera Morawieckiego. Może zacznijmy od takiego pytania. Czy cel Narodowego Banku Polskiego powinien być zmieniony? Bo Narodowy Bank Polski stoi na straży wartości pieniądza, ale są kraje, gdzie cele banków centralnych są trochę inne. No jak w tej sprawie, jak właśnie w Państwa sprawie gospodarcze są poglądy podzielone, ale jeżeli się przyjrzeć skutkom tego celu, który był realizowany przez nasz bank przez ostatnie ponad ćwierć wieku i skutkom takiej polityki nastawionej właśnie tylko głównie na cel inflacyjny, no to biorąc wszystko pod uwagę, można by powiedzieć, że ten cel jest za wąski, że jednak zwalnia trochę Radę Polityki Pieniężnej i prezesa banku z myślenia takiego bardziej kompleksowego o gospodarce, o tych skutkach, które powstają obok tego realizowanego celu, jakim jest cel inflacyjny. No i wtedy trzeba by chyba pomyśleć, żeby ten cel rozszerzyć. No i może pójść za dobrym przykładem Stanów Zjednoczonych, gdzie w celu Fedu mamy właściwie takie trzy równorzędne punkty postawione.